Witam z powrotem na kanale Kowal z tej strony i niech zgadnę, lubicie grać w bitwy naziemne, realistyczne, ale prawdopodobnie wkurwia was to, że w waszym czołgowaniu przeważnie przeszkadzają wam samoloty. Tak, walczycie sobie czołgami, rozwalicie czołg przeciwnika, akurat gościu miał dość punktów na samolot, skakuje do samolotu i zgadnijcie co, 30 sekund później macie bomby na ganku, tak? Co gdybym powiedział wam, że istnieje tryb, w którym samolotów praktycznie nie ma, a jak już się pojawią, to są diabelnie łatwe do zestrzelenia i potrzeba naprawdę wyskillowanego pilota, żeby w ogóle rozwalić jakiś czołg bombami, a takich jest po prostu strasznie mało. Dodatkowo taki pilot jest zablokowany do widoku tylko z kokpitu, to znaczy, że wypatrzenie jakiegokolwiek czołgu przez niego graniczy prawie że z cudem, a jak już coś zauważy, to żeby się na to ustawić, tak jak mówię, potrzeba ogromnego skilla. Co prawda płacimy za to tym, że nie mamy pełnego widoku z trzeciej osoby, tylko mamy widok z nadwieżyczki, tam gdzie teoretycznie siedziałby dowódca. Nie mamy widoku z lufy działa, tylko mamy widok z faktycznej optyki umieszczonej na czołgu obok lufy działa. Ale oprócz tego tryb ten czołgami gra się praktycznie identycznie jak tryby realistyczne. To jest taki tryb realistyczny plus, tak? No co prawda trzeba też uważać na to, że jest friendly fire i nie ma żadnych, ale to żadnych znaczników, więc trzeba po prostu się orientować, z jakimi maszynami walczymy. Ale za to mamy w miarę historyczny podział, tak? Taki tryb realistyczny plus, tak jak mówię. Oczywiście jak ktoś popatrzył tutaj na górę ekranu, widzisz, że chodzi o tryb symulacyjny. Dzisiaj zagramy diabelnie ciekawą maszynką, jaką jest tak naprawdę Baby Hellcat, ponieważ mamy tutaj M8A1 Howitzer Motor Carriage z tymi howitzerami 75-kami. Została przezbrojona M8A1 Gun Motor Carriage, do którego wcisnęli 75 M3, czyli dokładnie takie samo działo, jakie znajdziemy na Shermanie, tak? Tu po prostu było dość miejsca, żeby to wcisnąć, a no może nie jakoś ogromnie dużo miejsca, ale dość miejsca, żeby wcisnąć tą armatę do tej otwartej wieżyczki. Tak więc dzisiaj zagramy sobie w trybie symulacyjnym dwie bitwy, tym M8A1 Gun Motor Carriage. Przekonacie się na własnej skórze, jak taki tryb wygląda, jak dobrze można się w nim bawić. I że tak naprawdę są to bitwy realistyczne plus, no bo oczywiście z symulacyjnymi bitwami bym tego nie nazwał, no ale w Artanderze tak się nazywają. Tryb, który gram dzisiaj i jak oglądacie ten odcinek, on jeszcze będzie trwał jakieś przynajmniej 15 godzin, tak? Więc na pewno dzisiaj sobie zdążycie pograć tymi maszynkami, jak widzicie tutaj macie cały spis maszyn. No i za 20, w tym momencie jak to mówię, za 20 godzin i 22 minuty lista maszyn zmieni się na wyższy BR i będzie się można na wyższym BR-ze pobawić. No ale następne 3 odcinki bitew symulacyjnych będą właśnie z tego niskiego BR-u. I słuchajcie, jeszcze takie szybkie słówko tutaj od partnera kanału, czyli Eneba. Jeżeli przez Enebę coś kupujecie, to wspieracie kanał. I jeżeli gracie na PlayStation, no to potrzebujecie mieć klucz do PlayStation Network. I teraz na Enebie klucz wartości 100 zł można kupić za 85,50, tak? Zawsze 15 zł w kieszeni na jakieś piwko, szlugi czy chipserki, tak? Także z tym kodem, który widzicie teraz na ekranie, macie tą zniżkę na dostęp do PlayStation Network, a link do Eneby macie w opisie odcinka. Także dziękuję Enebie za wspieranie kanału i dziękuję również wam, jeżeli robicie zakupy na Enebie przez mój link. To tak jak mówiłem, wspieracie po prostu dodatkowo ten kanał, za co serdecznie dziękuję. Także ode mnie tyle, przeskoczmy do pierwszej rundy i pokażę wam, jak ten Baby Hellcat spisuje się na bitwach symulacyjnych w grze War Thunder. Witam na symulacji na FireArku, tak? Grałem przeciwko Niemcom, gra jest mała. Kurde, to jest... Znaczy mamy odpowiednie działo, żeby sobie ze wszystkim poradzić. W razie W na samoloty mamy swojego 50-cala. Myślę, że będzie ciekawe. I gramy razem z Niemcami, to mnie zastanawia. Amerykanie... Nie. Trzeba będzie uważać. Mamy tę trójkę. Mamy tę trójkę u nas w drużynie, ale heca. Dobra. Żeby nie zerwał muki ode mnie z większej odległości, tak? Zobaczymy Baby Hellcatem, jak nam pójdzie. Jeżeli chodzi o Niemców, to obstają, że praktycznie wszyscy będą grali Pumami. Chociaż Panzer 4F2 też jest, no nie? To tak jak mówię, no tutaj wszystko praktycznie mamy na one-shota z naszego działa, tak? Problem jest taki, żeby znaleźć tych przeciwników. No i jeszcze Włosi są. Nie wiem, czym Włosi będą grali, ale raczej niczym groźnym. Nie przejrzałem dokładnie listy pojazdów przeciwników. Ale wiemy, że włoskie i niemieckie pojazdy to jest nasz cel. Oprócz tej T3 oczywiście naszej. No, wstałem, że ktoś z naszej drużyny może ją zdjąć prędzej czy później. Dobra, rozejrzyjmy się na spokojnie. Mamy już pumę, proszę bardzo. Jaki tam byłby dystans? Ogromny.
Chyba dam tej pumie w... No, ja nie wiem, ile to jest do punktu, bo punkty się wyświetlają, no tak. Ponad 1200. Tysiąc czterysta bym powiedział może. Nie no, 1200. Patrzmy. To by było tyle, no. Teraz nie widziałem. No, za ostro, ale mamy mniej więcej dystans. O! O! Silnik. Tutaj? W takim razie? Jest dobrze, jeszcze raz. O, bombą go zdjęli. 1200 na symulce, trafienie w poruszający się cel. Niesamowite jak dla mnie, jestem strasznie zadowolony z tego. Sztukas! Jest critical. Nasz samolot na niego siada. To siadło, powiem wam. To siadło tak, że szkoda gadać. Z tym nie pomogę, za wysoko jest. Okej. Coś tutaj strzelało. Z KM-ów. Brzmiało jak włoskie KM-y. Bardzo krótka seria i pewnie gościu musiał przeładować, tak? Więc nie wiem, chyba mamy tutaj Włocha na punkcie B. Alfa jest niczyja. Ja bym ruszył. Ja czuję, że ja tą tę trójkę naszą zdejmę przez przypadek, prędzej czy później. Ta, nasi tam C przegrali. Dobra, skradamy się dalej. Dzisiaj oni mają Panzer 3J, do mnie ktoś strzelał chyba. Ktoś tu przed chwilą spadło obok mnie. Dużo samolotów, zaskakująco dużo. Jedziemy na punkt. Dobra, wiemy, że gościu siedzi na punkcie. Z lewej. Tutaj coś. Jest critical, Commander Gunner. Mówiłem Włoch, krótka seria i tyle. Ale nie wiem, czy jest sam. Sztukas jeszcze raz. Bomby, nie żyje. Open topa bombami tutaj zdjął, ta 109, co tam wcześniej nałoiła. Ale wiecie co, bawię jeszcze jedno życie tym. To jedziemy jeszcze raz, jeszcze jechał. Zaskakująco dobrze się bawię, powiem wam. Ja dostał znowu. Dobra, rozbija się. Dobra, dorwaliśmy następnego Stukasa. I drugi raz trafiliśmy z 75 w samolot, tylko tym razem chyba mu w kawałek podwozia trafiłem, czy tam w skrzydło. Nieźle, powiem wam.
Jak ja wjadę na B, to wszyscy na mapie będą sobie zdawać z tego sprawę, że ktoś jest na B, tak? Trzeba o tym pamiętać. Ktoś chyba tu się strzelają. Pancer 3J naszego tutaj zdjęło. J1. Panie, gdzie on jest? No i ktoś tu B ostrzeliwuje, mi się wydaje. Staniemy sobie tutaj. Tak, no tam gościa zdjęli. To naszego tutaj zamordowali, tak? Alfę biorą. Pytanie, gdzie on wjechał na tą Alfę? Tutaj. Tyle samo co do Pumy wtedy, czyli około 1200, tak? Nie? Patrzcie. Zaraz obok niego. Na niego czas paniki. Jest dobrze. A, ktoś mu w tyłek strzela w ogóle. Wroga drużyna przejęła B. Silnik. Mamy go. Poprawisz troszeczkę w prawo. Jest, mamy Panzer 3J. Dostaliśmy snajpera. Tak, 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 tak. B. Atakujemy. Żeby się nie wpakować prosto pod czyjąś lufę. Tam jeszcze coś mamy. Ja nie mam teraz czasu się tam bawić w snajpienie. Muszę się zająć punktem B. Ta 109, jak wróci, ona będzie miała bomby. Po lewej. Chyba w tym samym miejscu gościu stoi. Chyba w tym... O, Panzer 3N! Niedobrze, 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 ja mam dłuższy reload, dwóch ich jest. Strzelają do siebie nawzajem. Chyba, że to któryś z naszych go tu atakuje. O, nie przeszło. Ładuje, 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 ładuje. BT przeżyj. To T-50 tutaj przyjechało. Ale heca. Ja myślałem, że to dwóch przeciwników, a to jeden z naszych. Moment, bo ja jeszcze coś słyszę. 109 wraca, albo coś, jakiś bomber chyba jednak. Przed nami. T3. Dobrze rozpoznałem ten zielony kamuflaż, bo już bym mu lutnął. Już bym mu wypalił. Okej, okay, Marder. 1000, ile? 1050. Driver loader, poprawiamy. Siadło idealnie. I Marder zniszczony. Dwa strzały, dwa w celu. Ależ ta maszynka jest dobra, powiem wam. Ale żeśmy dali czadu. Zagramy jeszcze jedną. Amerykańska pustynia. No proszę, to co? Ciśniemy do Alfy. I spod Alfy będziemy kombinować, co zrobić dalej. KW1! KW1 można zagrać? To ja chyba będę musiał KW1 sobie wyciągnąć. L11 w takim razie.
nie to, że z L11 byśmy sobie naszym działem mieli nie poradzić, broń Boże, po prostu ciekawa sprawa. Nie przejrzałem tej listy dokładnie i teraz, no, ty, to ja może ponagrywam trochę tych czołgów. To ciekawe maszyny. Taką KW-1 to mi się mógł wpierdolić na środek punktu. Kontować pancerz i kombinować, tak? Puma. Zanim działo nam wyrówna poziom, to z 50 kala będziemy tutaj łoić. Tak jest, Pumko, ja cię widzę. Dobra. Kłop ucieka w drugą stronę tą Pumą chyba. O, cholera. Dobra, z 50 kala, 50 kal power, 50 kal power, 50 kal power. Dawaj, 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 dawaj. Mamy go. Trzy pumy tu aż były. Ale jest chyba ich więcej. Przed nami po prawej to jest nasz. Tu po lewej coś jest. Było. Puma następna. Ile tych pum? Dobra, alfa nasza. Czterech przeciwników mamy... Wstępnie z głowy. Uważaj se, panie. Nasz. To jest nasz. Chłop nie wie, kurwa, co się dzieje. Nie wie, w którą stronę jest góra nawet. Chłop mi tu robi zaprzynęte przede mną. Też do niego lutnie będę wiedział skąd, tak? Z lewej. A to nasz do niego lutnął. No to super, super mu poszło. Tak się właśnie... Zostawiłem, że z tej strony to raczej nasz tutaj do niego nawala. Uuu! Japończyk? Tak jest. Uuu, nie wiem, czy to ja go podpaliłem, czy kto go podpalił, ale weszło. Bomby gdzieś spadły, dobra. Jakaś pelota go dorwała, dostaliśmy za niego asystę. Wszystkie punkty... O Jezus, jaki duży mecz! Jaki my tu mamy duży mecz! Chowamy się, bo samolocik. To nasz. Hudson. Dobra, gargulec, jedź. A ja do B zapieprzam. Ja zapieprzam do B. Sherman nasz. No nie mogę strzelić teraz, Sherman, bo mi, kurwa, zasłaniasz gościa. No, niewiarygodny. Zaraz przed nim czołgi nie widzi. Może to jego pierwszy mecz symulacyjny, albo nie wiem. Gra bez okularów. Ciekawe maszyny się tu pojawiają, bez dwóch zdań. Dalej biorą to B? Nie, 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 dobra, nasi już to okrócili. Stanę sobie tutaj na razie. Mamy tę trójkę u nas w drużynie, trzeba uważać. Ale wielki mecz, naprawdę. Po lewej kontakt, tylko nie wiem z czym, coś tutaj było. Ja tutaj spieszę do Alfy, bo na Alfie przynajmniej mam pewnik, że jest przeciwnik. Sherman nasz też tam jedzie, dobra. Pamiętamy. Odlewany Sherman to od nas. Czy oni nie mają Shermana? Chyba, że się niemieckim Shermanem... Nie, 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 nie wydaje mi się, że się nie da zagrać. Ale byłoby ciekawie. Cofam, cofam, cofam! O! Za wysoko. Powiedziałbym, że pudło, ale trafiłem go właśnie w pudło. O,
wow, jeszcze od naszego dostałem chyba? Od tyłu gdzieś? Tak to wyglądało. Do dupy puszczałem, no ten pojazd się niestety strasznie buja. Shermanem to byśmy go zrobili z palcem w tyłku, nie? Nawet bym się nie bał, tylko bym skontował trochę pancerz yellow. Ale zrobiło się ciekawie, powiem wam. Nasz DB7, francuski. Nie, nie francuski, kurwa, brytyjski. A. Ale 4 fragi, asysta i przejętą strefę mamy. To nie jest tak źle. A, ten nasz tutaj chyba we mnie lutnął z tego zuta. A to ham. Znowu nie tak jak trzeba, ale dobra. Wejszło. Nasi go tam pokarali. Za nisko strzeliłem, drugi raz. Oni 3 tutaj jakiegoś naszego zgarną. Tam gdzieś za budynkiem jest. Sztuk 3 po mojej lewej. Biorą B. To nasz. Dobra, widzę koni 3. Koni 0. Jakby takie duże bitwy symulacyjne były cały czas, to przecież to by była petarda, nie? Biorą B. Z prawej coś poleciało. Dobra, puma jeszcze jedna tutaj była. Ja bym pod to B może w takim razie spróbował. Tutaj Sherman został zniszczony albo coś takiego. I koniec rundy. A to teciak nasz tu stoi już na B. Ciekawe. Ale dobra, powiem wam, zajebiście się gra. Ja sobie teraz siądę i nagram więcej tych odcinków i będę je udostępniał częściej. Teraz ponagrywam, bo te bitwy symulacyjne, które trwają teraz na tych pojazdach, w momencie jak zobaczycie ten odcinek, to zostały 22 godziny, nie? To będziecie mieli chyba, nie wiem, może z 12 godzin, żeby takie bitwy symulacyjne pograć. Ale później to po prostu przeskakuje na trochę wyższy BR, na trochę nowsze maszyny i tyle, no nie? Także to jest całkiem spoko, bym powiedział. Troszeczkę się tu na pewno pobawimy, no pancer czwóreczką nie zagrać symulacji F2-eczką, no to byłoby mi przykro, nie? Do tego sztuka sobie jeszcze weźmiemy i zobaczymy. Dobra, ode mnie tyle, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.